kontestacja. Dlaczego jesteście tutaj na tym proteście? Ja jestem tutaj, aby sprzeciwić się wprowadzaniu w ten sposób jakichkolwiek przepisów, chociażby nawet akta, bo było ono wprowadzone jednak w sposób utajony, niejasny. Myślę, że w takim społeczeństwie demokratycznym, w jakim jesteśmy, takie przepisy powinny być wprowadzone w sposób klarowny i oczywisty, tak żeby można było poprowadzić jakąkolwiek debatę społeczną. Na pewno nie, żeby robić to po kryjemu i żeby musiały takie portale jak Wikileaks dopiero jakiekolwiek przecieki na ten temat dawać świat. Dobra, jeszcze jedno pytanie. Czy popierasz akcję Anonymous, którzy hakują strony rządowe? To znaczy nie mogę się wypowiadać na ten temat, ponieważ nie orientowałem się konkretnie w tym temacie, jak one wyglądają. Słyszałem wiele różnych pogłosek, na przykład, że jest to bardzo łatwa taktyka i tania, bo wystarczy z bardzo dużym natężeniem atakować strony, także nie wypowiadam się. A jak myślisz, ile jest osób jeszcze? Można szacować, że było około 25 tysięcy, bo tyle się zadeklarowało na Facebooku. Nie liczyłem, ale myślę, że mogło być. Nie tylko o internet tu chodzi, ale mało się mówi o tym, że ACTA może uniemożliwić bądź utrudnić produkcję i obrót tanimi zamiennikami leków. W jaki sposób? No wie pan, zasadniczo mogą koncerny farmaceutyczne zablokować przez produkcję tanich zamienników przez inne firmy oparte na tej samej substancji, powołując się na aktę. I mnie jedna rzecz interesuje. Teraz była nowa lista leków refundacyjnych. Ona promuje tanie zamienniki leków, po czym nasz rząd podpisuje aktę, która de facto prawie uniemożliwi wprowadzenie na rynek tanich zamienników i obrót nimi. Czy ktoś to w ogóle czytał, to co podpisuje nasz rząd? Bo mi się wydaje, że nie. A pan czytał tą ustawę? Nie całość, tylko skrót. Ale najważniejsze zapisy tak. Proszę? A najważniejsze zapisy tak. Tak. Marsz jest ponadpolityczny, mimo że biorą w nim organizacje. Biorą w nim organizacje również polityczne, ale do 18 była demonstracja z logo politycznym i potem bez logo. Na Facebooku było zapisane 25 tysięcy ludzi. Tutaj nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale z tego co niektórzy mi mówią i sam sterowałem, to myślę, może wyżej jest nawet połowa z tego, czyli około 10 tysięcy. Jest na pewno parę razy więcej niż na Marszu Wolnych Konopi w październiku, który miał około 3 tysięcy ludzi. Nie, no tak, tak, też byłem i jest dramatycznie więcej. Więc możliwe, że jest około 10 tysięcy. Przebiega spokojnie, jedyne interwencje, jakie trzeba dokonywać, to kwestii zasłaniania twarzy, ponieważ jest zasada i umowa z policją, że nie ma zasłaniania twarzy w czasie demonstracji. Organizatorzy są porządkowymi, to jest około 40 osób. Nie ma problemu, radzicie sobie. Nie ma, już jest połowa marszu i póki co jest bezproblemowo. Czy czytałeś tą ustawę, co cię najbardziej bulwersuje? Najbardziej bulwersuje mnie z całej ustawy oczywiście fakt, że jest połamane coś, co anglosaskie ustawodawstwo nazywa habeas corpus, czyli nietykalność osobista, gdzie bez wyroku sądu urzędnik państwowy może interweniować w swój komputer i swoją przestrzeń osobistą, co jest ewidentnym naruszeniem nie tylko wolności słowa, ale także przyrodzonej wolności osobistej przede wszystkim.
To jest największy civil disobedience, to jest największe nieposłuszeństwo obywatelskie w Polsce po 89 roku i jest słyszalne na świecie, także gdyby w ogóle nie rozpoczęły się protesty w internecie i te marsze, rząd w ogóle by nie interweniował w tej sprawie. A teraz ewidentnie widać, że wychodzą naprzeciw w tym sensie, że wiedzą, że coś jest na rzeczy i że nie mogą przejść obok tego obojętnie. Wątpię, żeby przy takich masowych protestach parlament to ratyfikował, kiedy przyjdzie na to czas. Ponieważ oczywiście wiemy, że politycy głównie dbają o słupki, a teraz słupki lecą na łeb na szyję, a tego oni się przede wszystkim boją. Panujesz jakoś, znaczy udział w jakichś innych formach typu, nie wiem, kontakty z europarlamentarzystami czy z parlamentarzystami? Sam wpisywałem się do petycji do europosłów, chociaż jak wiemy, nie mogą one wiele dać. Sam dzisiaj na blogu poseł Migalski przyznał, że głosował za akta, ale nie wiedział, za czym głosuje, ponieważ biurokracja w europarlamencie jest tak ogromna, że oni sami nawet nie wiedzą, co uchwalają. I to po prostu świadczy najlepiej o tej organizacji i Unii. No ja też już jakoś parę tygodni temu pisałem do europosłów i odpowiedział mi jeden i tak zdawkowo dosyć. A reszta totalnie zlała. Będę grał w grę! Będę grał w grę! Będę grał w grę! Don Ryder! Don Ryder! I co i kupowały, teraz pana nie zabrałeś! I pisali kupowałeś, teraz pana nie zabrałeś! Kibicami próbowałeś, teraz za nas się zabrałeś. Kibicami próbowałeś, teraz za nas. Ale jest naprawdę atmosfera pokojowa, nikomu nic się nie dzieje. Nieliczne wulgarne okrzyki, ale ludzie uszanowali zarówno dwie zasady, czyli no logo, jak i brak masek. Praktycznie nie widać tutaj takich osób, które by to łamały, także bardzo pokojowo. I idziemy dalej.